Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. Dzień dobry. No dobrze, dzień dobry. Marek Ostrowski, Tygodnik Polityka. Dzień dobry, Marek. Dzień dobry. Nie widzieliśmy się bardzo, bardzo długo. No właśnie. Więc stwierdziłem, że wykorzystam nazistów i mowę nienawiści, żeby się z tobą zobaczyć. I udało się. Dziękuję bardzo za wizytę. Ale tak poważnie to chciałem wykorzystać również twoją znajomość realiów brytyjskich i realiów angielskich. I zapytać się o tą aferę, która w tej chwili się przetacza przez media brytyjskie i polskie. Ja tylko powiem państwu w skrócie, BBC pokazała program, w którym postawiła tezę, że polska ambasada w Londynie sponsoruje skrajną prawicę i mowę nienawiści, opłacając przyjazd do Wielkiej Brytanii takich wybitnych umysłów polskiej publicystyki, jak Marcin Rolla. Jeżeli go państwo nie znacie, to go nie warto poznawać, ale jak państwo znacie, to wiecie, kto to jest. Tam jest jeszcze wymieniony i Rafał Ziemkiewicz i jeszcze parę innych osób. I czy to cię zdziwiło, powiedz? Czy to cię nie zdziwiło? Czy uważasz, że BBC ma rację, nie ma racji, przesadza? Są w końcu wszystko ludzie, którzy są obecni w polskim życiu publicznym. Jakoś u nas, jednych lubimy bardziej, drugich lubimy mniej, ale nikt nie krzyczy, że nie wolno i zakazy wjazdu. Być może to jest ta różnica między Wielką Brytanią i Polską, że tam tacy ludzie szokują, prawda? Szokują i władze starają się ich eliminować. Natomiast w Polsce, mimo zaprzeczeń ambasady, że, prawda, że oni nic nie wiedzieli, że normalna polonijna impreza, że wspierali funduszami zbożny cel i że trudno wszystko kontrolować, prawda, i tak dalej, to nawiasem mówiąc, chętnie bym widział, że media w Polsce przyjrzą się dokładnie liście ludzi sponsorowanych przez MSZ. Dlatego, że uważam za naprawdę skandal, że ten dobór jest tak bardzo jednostronny i że zawiera jednostki podejrzane, to już mówię delikatnie. To jest parę chyba dylematów. Ja nie wiem, ja nigdy nie byłem na takim wyjeździe sponsorowanym przez rząd i zastanawiam się. O, to dowód. Ani przez ten rząd, przez żaden inny filmy wcześniejsze. I zastanawiam się, czy w ogóle dziennikarze powinni się godzić, nie wiem, co uważasz, na to, żeby jeździć na takie wyjazdy, że rząd mówi, wybraliśmy pana redaktora, pana, żeby pan pojechał i w Argentynie tłumaczył stanowisko Polski i mówił o Polsce. Tak się składa przypadkiem, że pana poglądy są zbieżne z poglądami rządu, w związku z tym wysyłamy 5 dziennikarzy i ci ludzie uważają, że to jest przegląd dziennikarstwa polskiego, bo wszyscy bardziej, mniej lub bardziej wspierają rząd. No ja kilkakrotnie występowałem w tej roli na takim wyjeździe, który rozumiem był finansowany przez środki publiczne w Polsce, ale to nie była prezentacja żadnej polityki rządowej, tylko raczej w jakiejś mierze prezentacja, mediów, prezentacja mojego tytułu, na tej samej zasadzie jak władze tamtych krajów wspierają również podobne imprezy w stosunku do własnych dziennikarzy. Nie wszyscy to robią, ale powiedzmy, oczywiście dużo lepiej jest zapraszać nie takiego faceta jak ja, a powiedzmy wspierać wyjazdy raczej artystów, ludzi kultury, nie wiem, pisarzy i tak dalej. Ale tam prasa się czasem przy tym pojawi. Wytłumacz nam proszę, na czym to polega, jak są głosy oburzenia przeciwko krytyce wyjazdu tych dziennikarzy do Wielkiej Brytanii. Opierają się na tym, że Wielka Brytania jest przez wielu Polaków postrzegana wręcz jako taki bastion wolności słowa, ten Hyde Park, który nam się zawsze kojarzy z taką absolutną wolnością słowa. Dlaczego, czy ty uważasz, że to jest okej, że Brytyjczycy mówią
ci ludzie z tymi poglądami mogą wjeżdżać, a ci ludzie z tymi poglądami uważam, nie mogą tak, wjeżdżać. Uważam, że to jest okej. Okay. Uważam, że mnie imponuje takie... oczywiście zależy, kto jest u władzy, niestety, prawda? Gdyby to robiły władze faszystowskie, to bym się może mniej z tego cieszył, ale przypominam sobie, że jest, że była nazwa naszego ministerstwa w II Rzeczpospolitej, Ministerstwo Oświecenia Publicznego, prawda? Oświecenia publicznego. Jak to czytam? No czytam to tak, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi rodacy może nie są oświeceni specjalnie, prawda? I my sami też. Wszyscy potrzebują jakiegoś oświecenia. I mądra polityka edukacyjna, również w mediach, nie wiem jak to zrobić, ale wyobrażam sobie, że na przykład jeżeli ludzie za mało protestują przeciwko zniewoleniu sądów w Polsce, to to się bierze z bardzo słabego wykształcenia, że ludzie nie rozumieją sensu podziału władz, prawda? Ludzie myślą, że to jest no taki bądź inny sposób organizacji życia. Nie. Sensem podziału władz jest to, że władza z natury rzeczy jest silniejsza od obywatela, silniejsza od jednostki. I jeżeli rozłożymy władzę pomiędzy różne podmioty, to obywatel zyskuje pewną gwarancję, że nie będzie tak gnębiony, jak gdyby władza była skupiona w dyktaturze, że jeden człowiek tylko decyduje, prawda? Gdyby ludzie rozumieli to już od czasów przedszkola, że tak powiem, to być może dzisiaj na ulicę w proteście przeciwko polityce rządu gnębiącej sędziów, czy wprost atakującej sędziów, wychodziłyby nie tysiące ludzi, a setki tysięcy ludzi. Wiesz, ale zastanawiam się, gdzie jest ta... No, czy je, jak... Wiesz, bo to jest strasznie niebezpieczne. No, sam pytanie, no, że to zależy od tego, kto rządzi. Niestety, dałeś niestety, skrajny przykład faszystów. Oczywiście w Związku Radzieckim też była polityka wpuszczania jednych dziennikarzy do kraju. Zresztą w PRL-u też była. Jednych dziennikarzy wpuszczamy, innych nie wpuszczamy. Dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to sobie wybiera tych dziennikarzy. Jutro będzie rządziło SLD, to będzie sobie wybierało innych dziennikarzy. I wtedy się na przykład okaże, zostawmy tego rolę nieszczęsnego na boku, ale na przykład się okaże, że nie wiem, Bronek Wilczyn na przykład się nie mieści w poglądach wspieranych przez rząd i w związku z tym wysyłamy jednych dziennikarzy, ale Bronka Wilsztajna już nie wysyłamy, bo nam się nie podoba. Nie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest ogromny dylemat polityczny, społeczny, filozoficzny, prawda? Ale przecież pamiętamy z historii, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży wychowanie, tak? Co to znaczy? To znaczy, że ludzie doskonale widzą zależność pomiędzy tym, co słyszysz w szkole, co słyszysz od rodziców, a późniejszym naszym życiem, prawda? To znaczy, że jeżeli żyjemy wśród ludzi bezmyślnych, wśród ludzi bardzo łatwych do manipulacji, zwłaszcza dziś w dobie elektroniki, prawda, w dobie internetu i w dobie wszystkiego, kiedy ty nie umiesz sam być może, jak nie masz odpowiednich nauczycieli, rozróżnić pomiędzy fake news i Czy to znaczy, że ty uważasz, że w dobie właśnie tych fake newsów i tego, że za chwilę będziemy mieli technologię, która umożliwią na przykład robienie fałszywego przemówienia premiera? Tak. To już te filmy są. Tak. No, że wtedy musisz mieć własny rozum do cholery. No tak, ale co to znaczy, że rola państwa też się zwiększa, że to państwo musi nam pomóc się chronić? Ktoś musi. No nie jestem filozofem, ale ktoś musi. No nie można moim zdaniem tego zostawić na żywioł, bo wtedy się dzieje to, co dziś. To znaczy, że ludzie, ambitni politycy, rządni władzy, myślą sobie zaraz, ja mam tam pole mądrych obsadzone, pole tolerancji obsadzone, pole na czym mogę tylko wygrać? Na antysemityzmie, bigoterii, frustracji ludzi. No. I ja będę dmuchał w to pole i będę odnosił sukcesy. No do cholery. Prezydenta USA, którzy poszli w tą stronę i wygrali. No więc taka jest moja teza. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby rząd kształtował opinię ludzi, no ale ktoś musi to robić, bo inaczej grozi nam powszechna katastrofa. Nawiasem mówiąc, żeby wrócić do... Bo na tym się mało znam, ale znam się trochę na Wielkiej Brytanii. To, co się teraz dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie oni protestują
Brytyjczycy, władze brytyjskie, żeby tacy ludzie przyjeżdżali, prawda? Mhm. Nawiasem mówiąc, w jakiejś mierze protestuje główne medium, BBC. Przecież to jest instytucja publiczna. Ta kobieta, dziennikarka, nasza koleżanka, która robi ten materiał, przecież ona robi z wyraźnym zaangażowaniem. Ona nie jest neutralna w tej sprawie, prawda? Wiemy, jakie ona ma poglądy. Ona jest absolutnie przeciwna hate speech i tak dalej. Więc w swoim czasie, a konkretnie w roku 68, był taki polityk konserwatywny, Enoch Powell, który przeszedł do historii słynną mową, która dziś się nazywa Rivers of Blood Speech. Mowa o rzekach krwi. Rzeka krwi, tak jest. Mianowicie on zrobił karierę na tym, że powiedział: ludzie, jak będziemy wpuszczać kolorowych do Wielkiej Brytanii, jak będziemy twierdzić, że rasizm jest zły, że ludzie są równi, to popłyną w Wielkiej Brytanii rzeki krwi. Że znaczy dojdzie do takich starć pomiędzy białymi. Wojna rasowa. Wojna rasowa tak. Będzie. Mhm. Po pierwsze, zniknął od razu z wielkim wstydem i potępieniem z życia publicznego. To był koniec jego kariery, to przemówienie. Dwa, jego teza się nie sprawdziła. Wielka Brytania należy do najbardziej tolerancyjnych krajów. Powstały instytucje łagodzące napięcia rasowe. Są miasta, on to wygłosił w Birmingham. Nawiasem mówiąc, w Birmingham żyje więcej ludzi niebiałych niż białych. Tam 50, już nie pamiętam ile, 50 chyba, 5%. Więc Wielka Brytania w tym sensie zmieniła się absolutnie. Dramatycznie się zmieniła, prawda? Mimo to przeszła, że tak powiem, suchą nogą, czerpie bogactwo ze swojej różnorodności. Potęga Londynu i potęga City wzięła się stąd, że Wielka Brytania, że Londyńczycy, że historycznie są przyzwyczajeni do tego, że są ludzie różnych ras, różnych specjalności, różnego pochodzenia, którzy nie tylko żyją w zgodzie, ale służą gospodarce swoją różnorodnością właśnie. A czy, powiedzmy, śledziłeś w Wielkiej Brytanii sprawę tego Tommy Robinsona, jakże popularnego wśród polskiej prawicy? Tutaj się spotykają dwie motywacje. Bo skazanego też dodam, że został skazany na więzienie za to, że dwa razy złamał zalecenie sądu nie filmowania osób, które tam brały udział w procesie na tle rasowym, który on chciał pokazać właśnie, jak to niebiali zaczynają rządzić w Wielkiej Brytanii. Sędzia go dwa razy poprosił o to, żeby tego nie robił, on dwa razy złamał to, no i po drugim razie sędzia go wsadził do więzienia. I jest to pokazywane w Polsce jako przykład tego, że Brytyjczycy już nie rozumieją, na czym wolność słowa polega. No to jest stary dylemat, prawda? Czy mamy dawać wolność wrogom wolności, prawda? I kręcić sobie stryczek na własną szyję. Moim zdaniem nie można być takim naiwnym, żeby głosić, że wolność poglądów to jest wolność do głoszenia faszyzmu i wolność głoszenia, wolność dla ludzi, którzy głoszą, że chcą wolność zatamować. No bo to dojdziemy do absurdu tutaj. Ale teraz wracam do tego incydentu, który jest, rozumiem, podstawą naszej rozmowy, że BBC się oburza, że Polacy zapraszają do ich kraju takich ludzi, prawda, i że oni są, bo to jest pierwsza scena tego materiału BBC, że oni są witani chętnie przez podobnych sobie Brytyjczyków. Tak. Więc tu jest motywacja ciekawa, zupełnie odmienna tych ludzi. Brytyjczycy oszołomi zapraszają Polaków, żeby pokazać: patrzcie, my nie jesteśmy przeciwko obcym. My, proszę bardzo, zaprosiliśmy przecież nie Brytyjczyka, a obcych. Tak. Więc to nie o to w ogóle nam chodzi. I oni w ten sposób sobie szykują alibi wobec, prawda, rodaków, czy wobec takiego sędziego, o którym wspomniałeś, że powiedzą: o, patrzcie, o, tutaj tak. Natomiast
Polacy, tacy oszołomi, ich motywacja wobec tych emigrantów polskich, którzy żyją tam, to jest moim zdaniem taka, że Polacy nagle wchodzą do społeczeństwa, gdzie na skali są ze względów ekonomicznych, ze względów zawodowych, często bardzo nisko, niżej niż, powiedzmy umownie mówiąc, czarni. I nagle w takim facecie powstaje taki refleks: do cholery, to gdzie ja mam wykazać swoją przewagę, że ja jestem gościu? No więc jedyna moja przewaga, że jestem biały. Jak to biały? Ja mam być, kurczę, traktowany gorzej niż ten czarny, i ja bronię, że tak powiem, białego człowieka na zasadzie obrony mojej pozycji marnej. No myślę sobie, rany boskie, przecież ja jestem ktoś, no ja to mogę wykazać, bo patrz, o, tu skóra moja biała, prawda? No, pamiętasz, był jeden poseł u nas, już nieżyjący, który jak Obama wygrał wybory, to powiedział, że to jest zmierzch cywilizacji białego człowieka. A potem Trump został prezydentem. Nie, no, no prawda, no przecież to nawet nie ma tu co rozbierać intelektualnie tych rasistowskich rzeczy, bo ale... one są niegodne powtarzania. No, dobrze, ale powiedz mi, czy jeżeli uznasz, że, a rozumiem, że uznajesz tak, że Brytyjczycy nie tylko mieli prawo, mają prawo zakazywać przyjazdu do Wielkiej Brytanii, bo przecież już były to, zdaje się, Rafał Ziemkiewicz, tak? Został zatrzymany tak. Na brytyjskiej granicy. Nie tylko mają prawo, ale też słusznie robią, że nie pozwalają takim ludziom przyjeżdżać do siebie. To czy ciągiem dalszym takiej logiki nie powinno być stwierdzenie, że my również u nas powinniśmy, nie wiem jak, ale w jakiś sposób zakazywać publikacji, rozpowszechniania pewnych poglądów? Ja już nie mówię w telewizji publicznej, której nie ma, w państwowej, ja już ją nazywam państwowej telewizji, w której też antysemityzm na przykład jest, no, dosyć często się pojawia niestety, ale nawet powinno być jakiś prawny zakaz publikacji takich poglądów również w mediach prywatnych. No jeśli nie prawny, to w każdym razie powinna być, nie waham się powiedzieć, no, elita kraju, która na to reaguje, na każdy najdrobniejszy incydent. Ja ci ale dam taki przykład. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. No tak, no w rękach aż oszołomów jakiś, prawda? Chodzi mi o to, że wczoraj byłem na takim polsko-amerykańskim seminarium prawniczym, konferencji prawniczej z okazji którejś rocznicy Ośrodka Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, którego jestem dumnym absolwentem tegoż wydziału zresztą. Ja jestem uniwersytetu. No i tam pokazał mi pewien sędzia nagle, który w auli tego wydziału, jednej z auli przy ulicy Lipowej, ta konferencja się odbywała i dostojni prawnicy, amerykańscy specjaliści, wszyscy zatrwożeni tym, co się w Polsce dzieje. I nagle na jednej tego blatu tam, prawda, które służy do robienia notatek, jest narysowana długopisem, ale bardzo wyraźnie, swastyka. Na uniwersytecie, na Wydziale Prawa. Tak. No, więc ten sędzia oburzony i mówi: dobrze, ale to przecież nie można, i tu się absolutnie z nim zgadzam, nie można, że tak powiem, co można powiedzieć, no drobiazg, no jakiś tam wariat i tak dalej. No nie, no moim zdaniem takie rzeczy muszą być piętnowane u samego początku, dlatego że od takich początków się zaczyna. No jak prześledzimy wszystkie te nieszczęścia, które doprowadziły kraje faszystowskie czy komunistyczne również, prawda? Że na początku to się zaczynało od niewielkich rzeczy, no a potem
a które potem, lekceważono. Co? Które lekceważono, na które nie reagowano, więc jak ty mi pytasz, co robić i jak bronić wolności, no to ja jestem w kropce o tyle, że ja rozumiem potrzebę wolności, ale rozumiem też potrzebę walki z groźnym oszołomstwem, no, z poglądami niegodnymi człowieka. No, jeżeli ktoś mówi, że muzułmanie to dzicz, czyli nadaje tę cechę ponad miliardowi ludzi, no to przecież wtedy on mi przypomina Goebbelsa, który mówił, że Polacy to dzicz, że to są ludzie brudni, niewykształceni, że niegodni, prawda, równej stopy z Niemcami przez sam fakt urodzenia. No, nie można takich poglądów głosić i nie można też ich lekceważyć. A mówić, a nie, no to oszołomy, no to tam jakiś margines, to w ogóle sprawa nie warta wzmianki, dlatego że historia nas uczy, że ze spraw niewartych wzmianki rozwijają się wielkie nieszczęścia. No, czyli napiętnować to jedno, a czy powinniśmy brać przykład z Brytyjczyków i na przykład też nie wpuszczać do nas takich ludzi jak Tommy Robinson, który przyjechał na Marsz Niepodległości, był zachwycony moim zdaniem patriotyzmem Polaków. Władze publiczne powinny jednak mieć jakiś, tak jak w redakcjach jest stylebook, tak? Co się, jak się powinno pisać, jakich terminów przyzwoitych używać i tak dalej. Tak samo powinny postępować władze publiczne. Oczywiście się zgadzam z tobą w tej kwestii, że powstaje problem, jeżeli ludzie się dostają pod jakieś rządy oszołomów i oni wtedy mają narzędzia kontroli, no to wtedy już jest nieszczęście do kwadratu. No, ale myślę, że ponieważ nie rozwiązano tego problemu przez 2000 lat od czasów Jezusa Chrystusa, to nie wiem, to mówiąc szczerze, no pojęcia nie mam, co z tym robić. W każdym razie jestem za oświeceniem publicznym. To w takim razie przy tym oświeceniu publicznym musimy pozostać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Za bardzo się rozgadałem. Nie, bardzo dobrze mówiłeś. Ja sobie odpoczywałem, a ty mówiłeś mądre rzeczy. No, uważam, że to jest idealny układ. Dziękuję ci bardzo. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia. Marek Ostrowski, Tygodnik Polityka, to był? To ja. To ty. Dziękuję bardzo. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.